First Contact. Stworzone do łowienia rekordów. Super Heavy Multi Rig to bardzo wytrzymały przypon do zadań specjalnych i wędkowania w ekstremalnych miejscach. Aby cię nie zawiódł, zastosuj odpowiednie materiały. 45-funtowy Gravity Super Leaders i mocny Hag Wide Gap będą świetnym wyborem. Ten rodzaj multiriga sprawdzi się pośród gęstej roślinności, kołków i zaczepów. Przynętę montuje się klasycznie na pętli D, po której przesuwa się mikrokrętlik, na który nabija się kulkę pływającą. Tak podana przynęta prezentuje się naturalnie i ma duży zakres ruchu. Dodatkowo konstrukcja przyponu sprawia, że jest wyjątkowo chwytny i pewnie trzyma rybę podczas holu. Dzięki dwóm pętlom można wymienić haczyk lub szybko zamienić cały przypon. Do wykonania przyponu będziesz potrzebował Gravity Super Leaders, innowacyjny, szybko tonący leaders bez ołowiu, super wiotki, łatwy w zaplataniu, niezwykle wytrzymały i odporny na przecieranie, matowe wykończenie tłumi refleksy świetlne, nie płosząc ryb. Wide Gap numer 2 to mocny, piekielnie ostry, kuty hak o szerokim łuku kolankowym, pewnie trzymający rybę. Klips uniwersalny numer 10 pozwala na szybką wymianę przyponu. Rurka silikonowa zabezpiecza przed spontaniem. Jak wykonać Super Heavy Multi Rig? Zawiąż pętlę długości 3-4 cm, stosując prosty węzeł. Zaciągnij węzeł. Odetnij nadmiar materiału. Przypal końcówkę. Ustal długość przyponu. Zwiąż taką samą pętlę z drugiej strony. Wybierz hak. Przy pomocy cienkiej igły przepleć pętlę tak, aby wychodziła po przeciwnej stronie grotu. Przy pomocy cienkiej igły nawlecz mikrokrętlik na pętlę. Przewlecz pętlę przez grot haka, tworząc D na trzonku. Użyj krętlika i klipsa do zakończenia zestawu. Nawlecz na drugi koniec około 2-centymetrowej silikonowej rurki. Zabezpiecz klips rurką silikonową. Załóż wybraną przynętę, używając nici dentystycznej.
wciśnij około połowy krętlika w kulkę. Przypal końce, blokując przynętę. Przypal końce, blokując przynętę. Załóż pastę dociążającą na węzeł od strony haka.